Siemka wszystkim. Siema. Jest Robert. Robert jest. Jestem ja. No i co? Przyszliśmy sprawdzić, jak się tu mówi, na stare śmieci. Gruntowo. Żadna tajemnica. Po prostu podeszliśmy i wyjdziemy sobie pozwiedzać. Dawno my nie byli. Przy okazji pobytu w Rize. Wejdziemy sobie pospacerować po sztolni, jak wygląda, a to zobaczymy. Światełko, idź powoli, Robert, jedną stroną, tu drugą i maszerujemy. No, dla zainteresowanych tamta Nowokrata jest zamknięto. No to my sobie podeszli do starej kraty, która jest otwarta. Jeszcze można wejść. Ale super, patrz, ta woda się coś odbiła, Robert. Patrz, jak się dzieje, fajnie. No zarypiaszczo. Idziemy. Uważaj pod nogi, bo tu masa jest różnych rodzaju drzewa leży. Że ile zobaczymy, tyle zobaczymy, ile zajdziemy, tyle zajdziemy. Jak jesteśmy, jest dziura, to czemu nie wyjść? Czyli słynna sztolnia na Gruntowej. No, robi się głęboko, bym powiem. Znaczy, mamy opeki, to nam, mam nadzieję, wystarczy. Są miejsca, że powyżej kolan jest wody. Po kolano. No. Ociosów się raczej nie trzymaj, Robert. No, światło zmniejsza może. O, jakby taki był półmrok. Oczywiście, jak to wszyscy mówią, Gruntowa w piaskowcu drążono. Każdy uważa, jak uważa, ja myślę, że to nie jest całkiem taki piaskowiec, ale nie będziemy się wykłócać o rodzaj skały. Jak jest piaskowiec, wszyscy tak mówią, to niech jest piaskowiec. Oczywiście my dojdziemy do obwału, który trzeba będzie przejść. Oczywiście kto ostatnio był, to wie, że niestety zaczyna się zamykać ta sztolnia. No, jak widzicie tutaj, tak to wygląda. Tu jest woda, elegancki chodnik. A tu niestety, patrzcie, tak zwany po górniczemu obwał. Czyli jakaś przeszkoda zawalisko, które można usunąć w ciągu jednej dniówki roboczej. To się nazywa obwałem. Jeżeli tego nie usuwamy, nie do rady, wtedy to nazywamy już zawałem. No widzisz, Robert, ciekawy tu jest, co? Bardzo ciekawie. Powiem wam, obiecałem sobie kiedyś, że więcej tu nie wejdę. Ale jeszcze my weszli teraz. Jak widzicie, ślady są, ludzie uczyszczają. Robert, nie dotykaj ociosów i staramy się jak najciszej chodzić. No jest jazda tutaj. Zresztą tu mogę pokazać taki przykład, że
Jak robiłem na kopalni, no piaskowiec tak nie wygląda, tu macie jakieś przerosty czegoś, zlepieniec, także ja wiem z doświadczenia mojego z roboty górniczego, że tak piaskowiec nie wygląda. Piaskowiec jest jednolitą, twardą skałą. Robiłem w pokładach, co był piaskowiec, nie było w ogóle obudowy górniczej. Jedynie siatki były zabezpieczające na stropie, umocowane na kotwach. No tu i nic nie spadało, a tu zobaczcie, co jest pod nogami. Obwaliło straszne. Jest ciekawie, Robert, co? Jak się czujesz? Nie, nie masz cykora, nie? Nie. Trochę Robert pochodził po tych sztolniach, różnych jaskiniach, także... No ale pamiętajcie, że zawsze trzeba mieć jakiś respekt. Kurczę, ale tu jest... Fło. No powiem ci, Robert, nieciekawie tu jest, no. No nieciekawie tu jest. Krzyżowanie. Fło. Świeże widać, jakieś elementy skalne są pospadane. Jest takie odnowienie tematu na świeżo. A jak na świeżo, to my dzisiaj mamy Robert maj, nie? I to 10 maj. Dobrze gadą. A. Także taka data. Aktualizacja. No tu jest świeżo pospadane, Robert. Patrz. Tu chodnik taki krótki, przecinający do następnego. Wyrobisko. Kurczę, pospadało to. Świeże to. Czy za jasne to światło? O, czy ręka mnie boli, Robert? Niepokończone chodniki, jak widzicie, podrążone komory jakieś. Oczywiście miejsca po materiałach wybuchowych, dziury na materiały wybuchowe. Odwierty nabijali, ładunki wybuchowymi strzelano, nie? O, to spadło. Patrzę, spadło, widzisz? O, no i zawsze mówię, na szczęście spada, jak nikogo nie ma. No my dzisiaj jesteśmy naprawdę, liczymy, że wyjdziemy stąd cali zdrowi. O kurczę, ale tu jest jazda. Robert, tu jest fest. Tam my szli, nie? Tam my z dołu szli, no my bokiem przeszli. Dobra, przejdźmy tutaj. Kurczę, tam jest fest. Tu jest fest. No powiem ci, niekomfortowo się tu czuję, Robert. No, także z mojej strony nie polecam tu wchodzić ludziom, którzy zaczynają przygoda z Rize. Bo widzicie, co tu się dzieje. O, kurczę. No tu fez jest uwalony. Dobra, pomału. Teraz coś ci pokorza, Robert, patrz. No. Robert, coś ci pokorza, patrz. Nie, widzisz też te pęknięcie? To. Tutaj, no. Tak. To się odspoi. Tak. Chociaż tam brzeg jest jeszcze na tamtym ociosie, ale... Ogląd. No tu widzisz, w miarę może ta skała taką się trzyma stabilnie, ale miejscami, kurczę, z bąbowiem. Tu też świeże pospadane.
kurczę. Masz takie drobne te. Abyś nie miał kachola, jak to ci spadnie, to jest koniec. To jest świeżo spadnięte te. Idziemy tam dalej? Jeszcze żebym się tak nigdy nie zastanawiał, bo powiem. Jak my tu są. No a na razie jeszcze idziemy, Robert. W świetle. Aż żebym się zgrzał, ci powiem. Jest grubo tu tego zawału. Bo... Przyczyna, Robert. Coś mi się z moim buciorem dzieje. A. To są ślepe zerowiska. To też spadło niedawno, patrz. Kurczę, ale grubo to jest. Ło. No, patrzcie. Zwykłe papierki po cukierka. No nie szło to tego do kieszeni wziąć. My całe butelki, puchy, wszystko z terenu bierzemy do góry. Jakiś debil. Dobra, Marcin. Marcin, to mówię. Robert. Pomału. Doszli my do wielkiej komory, patrz. Zarypiaszcza, co? Chodzi tym drugim wejściem. Chyba tak, a bo czuć, że cup powietrza jest. Patrzcie, tu jest jakieś 7-8 metrów do góry, spokojnie. Zresztą czuć po tym, po głosie, że tu kiedyś pewno była taka rzecz z drzewa na starych filmach u pewnych gości, u pewnych panów. Czekaj, Robert. Stało to już nie stoi, musi to ktoś obalić, ale tu jest potężnie, powiem. O, kurczę. No, co cię zastanawiał? Ta kratka, ta dziura. Jakbyśmy niekiedy zamieszali, to się zrobił wir. W tej kratce? Mhm. Patrzcie. Czy ktoś widział taki motyw na gontowej? A to jest drzewo. No, normalnie z drzewa zrobiona ramka. Ciekawe, nie? No. A to tam by korek był, czy co? Nie. Nie, to jest kamień. Oczywiście skała. A taki półmrok daje, żeby to było lepiej widać właśnie. Aha. Nie będę tam... No, zamieszaj. Bo się badyla nie może rękawiczek. Nie, ale to musisz, Robert... Weź tym patykiem. Tu mój badyla, weź tego badyla, no. Weź musiał fest pokopać, żeby coś... No. Była dziura, to by się straciło, bo też kiedyś poszła woda? Kiedyś poszła woda, tak zrobił się taki wir, nie? Wiesz co, pęknięcia mogą być też w skałach. Mhm. To jest raz. Szkoda, żeście nie nagrali kiedyś, no. Dobra, idziemy tam dalej. Patrz, zaś mi to kurczę. No, to już tyle to. Dobra, bo... tu para jest. Kurka, to potężny jest. No. Ale przyrzekłem sobie, Robert, że tu już nigdy, jak stąd wyjdę, to już nigdy tu nie wejdę. Następny, patrzcie, cukierek. To trzeba być, nie? Uchyłem, żeby kurde nawet papierka po tym nie wziąć do kieszeni, po cukierku. Tam nie będziemy szli, Robert. Bo to nie ma sensu, patrz co tam jest. Sama obwała.
Same uwały. Nie ma co się wystawiać, bo i tak się wystawimy na pewne rzeczy tu niebezpieczne. Dalej nie ma co. Masakra. Tu też następne takie większe pomieszczenie. Kurczę, ale tu jest potężne, Boże. Naprawdę wam powiem. Fuh. Nie wiem, co gorzej, spadnie z jakąś siłą z wyższej wysokości, czy z mniejszej, Robert. Jak spadnie, to i tak do ciebie zostanie tłusty flegie, no. Nie ma szans. Przy takiej masie, jak to są kawałki po kilkaset kilo. Masakra. My się wrócimy, Robert, chyba? Chyba tak. Chyba tak. Tędy można też gdzieś iść. Ja tam nie idę. Naprawdę. Powiem wam, nie idziemy tam, starczy, bo... Chodzą ludzie, na pewno chodzą, ale... Zobaczcie, co to jest. No są świeże, to jest świeże spadnięte, co dopiero, no nie wiem ile... Trudno... Parę dni, no. Dni? Może tygodni. Tygodni? Nie, nie idziemy tam, Robert. Nie. Jako starszy od ciebie, jako przodowy, wycofujemy się. Nie ma co. Chcielimy sobie wejść. A co tu u góry jest? Co tam jest? Nie, za ślisko, żeby tam włazić. Dobra. Dobra, tu są pomieszczenia wielkie. Jest fest. Jest fest. Ale widać, środkiem szła wąskotorówka, widzisz? No jest chyba gorzej, jak ostatnio było. Chociaż ostatnio my wchodzili jeszcze tamtą kratą, gdzie znowu to staro była. To było jakieś ładne kilka lat temu. Ale niestety. My kółko po prostu zrobili. Tutaj jeszcze dojdziemy do takiego miejsca specyficznego, czyli patrz, torowisko, Robert. No, no i co, tam dalej jest też jakiś obwał. Coś tam jest, albo po prostu można tam wejść? Można wejść.
Pomału, Robert. Kurczę. Ja pierdzielę. Nie ma co tam dalej iść, no. Chcesz to sobie wejść do góry, zobacz. Może ochota. Ale tu są pozostałości. To akurat byłem. Artefakt przeszłości. Czyli pozostałości wąskoterówki. Jeden chyba z niewielu. Jeden z niewielu w sztolniach. No niech se jest, no, niech jest pamiątką. Się wracamy, robię tędy. A to kawałeczek my sobie tej Gontowej zwiedzili. W sztolni na Gontowej. Przynajmniej trochę. Ale tak samo jak już wcześniej mówiłem. Ani Robert, ani jo. Już więcej tu nie wejdziemy, uważaj, bo ślisko. I fol ślisko. Stara budowa. Drzewo. Masakra, wam powiem. Dobrze mieć ręce wolne. Czekajcie, uspokoję ten film trochę. Okej, Robert, to wszystko. My się wracamy do wyjścia. Drogi powrotnej nie będziemy pokazywać. No ale kawałek my przeszli, tak to wygląda. Stan na 10 maja 2024. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. I trzymajcie się do następnego. A ja dziękuję za oglądanie moich produkcji. Życzę dużo zdrowia i jak ja to piszę zawsze każdemu, i energii do życia. Trzymajcie się i do zasiemka.